To jest rozprawa o zniesławienie. Druga pozew, jaki wytoczyliśmy Zdrojewskiemu. To jest mała sprawa tutaj we Wrocławiu. Chodzi o jedną wypowiedź w gazecie, którą udzielił minister Zdrojewski, powołując się na e-mail, który Rybczyński wysłał do niego. Chodziło o to po prostu o nieprawdziwość wypowiedzi Zdrojewskiego w gazecie. E-mail mówił zupełnie coś innego, Zdrojewski w gazecie powiedział zupełnie coś innego i tylko o to chodzi. Także to jest mała sprawa, tutaj były 3 rozprawy, dzisiaj jest ogłoszenie wyroku. Zdrojewskiego miał na celu deprecjację naszego reżysera. No ja przypuszczam, no jeżeli w e-mailu jest napisane proszę o coś, panie ministrze, a minister mówi, że Rybczyński żądał czegoś, no to jest mijanie się z prawdą, prawda? W celu właśnie zdeprecjonowania osoby, która ten e-mail wysłała, tak? Jeżeli minister mówi, że jeżeli Rybczyński prosi o to, by w związku z tym, że tworzymy nową strukturę w instytucji, prawda, potrzebujemy napisać jakby nową tą strukturę instytucji, jak to się nazywa, nie pamiętam, musi powstać stanowisko koordynator prac artystycznych, które to stanowisko do tej pory pełniła moja żona, a w związku z tym, że jest moją żoną, to jakby proszę o to, by mi bezpośrednio podlegała, prawda? No jeżeli minister to traktuje, że to jest żądanie zatrudnienia żony na stanowisko dyrektorskie, no to jak można to inaczej interpretować, jak tylko właśnie w celu, żeby stwierdzić, że Rybczyński, nie wiem kim jest, tak? Próbuje uprawiać nepotyzm, czy, prawda? No a ja tam pracowałam od samego początku, 4 lata, jak tylko żeśmy się tam zjawili, także to było jedynie cel, to był taki właśnie, żeby zniszczyć, tak? Zniszczyć człowieka, zniszczyć artystę, i tyle, taki był cel. O, już, idziemy. Są to głosi teraz kwotą 977 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.
Sąd krótko poda motywy swojego rozstrzygnięcia, oczywiście bardziej szczegółowe uzasadnienie na pewno zostanie sporządzone na piśmie. W niniejszej sprawie pan poseł Zbigniew Rutczyński pozwie przeciwko pozwanemu Bogdanowi Zdrojewskiemu, domagał się nakazania złożenia oświadczenia woli wskazanego w pozwie, jak również nakazania tego opublikowania tego oświadczenia, a w uzasadnieniu swojego żądania pan poseł wskazał, że pozwany naruszył jego dobra osobiste, a w szczególności dobre imię. Pan Powód jest osobą znanym na świecie reżyserem, operatorem filmowym, artystą multimedialnym, pierwszym Polakiem laureatem nagrody filmowej Oscar. I pan Powód był zatrudniony od 2009 roku powołanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. I w dniu 13 listopada 2013 roku, już po rozwiązaniu umowy z Powodem, pozwany udzielił wywiadu w Gazecie Wrocławskiej, którego tematem była sprawa zwolnienia właśnie z Powoda z CETA. I w jednej z wypowiedzi dotyczącej przebiegu korespondencji mailowej pomiędzy stronami pozwany stwierdził, iż Powód rzekomo żądał od niego zatrudnienia swojej żony na stanowisku dyrektorskim. I zdaniem Powoda właśnie ta wypowiedź naruszyła dobre imię Powoda, bo istotnie Powód 16 kwietnia 2013 roku wystosował do pana pozwanego wiadomość mailową, bynajmniej jednak nie była ona żądaniem powierzenia stanowiska dyrektorskiego jego żonie, ale Powód zwracał się w zasadzie z prośbą, to było główną intencją tej wiadomości, czy pozwany zaakceptowałby w nowo tworzonej strukturze CETA bezpośrednią podległość pomiędzy Powodem jako dyrektorem artystycznym, a jego żoną. I pozwany udzielił odpowiedzi odmownej. W związku z powyższym Powód uważa, że to jego dobre imię zostało naruszone bezprawnie. Wypowiedź ta w kontekście całego tego wywiadu sugeruje, że Powód działał poza wszelką kontrolą, a jego działania były nieprofesjonalne i ukierunkowane przy wykorzystaniu swojej renomy wyłącznie na uzyskanie korzyści majątkowej. Oczywiście to użycie słowa żądał ma również wywołać pewną bezczelność Powoda, a tym bardziej dotkliwe jest naruszenie tego dobra osobistego, że wywiadu udzielił pan pozwany osoba, która jest powszechnie szanowana i również znana jak Powód, która jest traktowana wiarygodnie. W swojej odpowiedzi na pozew pan pozwany Bogdan Zdrojewski wnosił oddalenie powództwa, generalnie wskazując, nie uciekając od, zarówno od treści wypowiedzi, jak i kontekstu tej wypowiedzi z 13 listopada 2013 roku, ale wskazując, że zrobił to w interesie publicznym, albowiem kwestia zatrudnienia żony pana Powoda to była kwestia również zatrudnienia jej za pieniądze ze środków publicznych, a zatem udzielenia tej informacji usprawiedliwiał interes społeczny, a nadto oczywiście była to prawda, bo jak pan pozwany stwierdził, zarówno z tej wiadomości mailowej, jak i z rozmowy z dyrektorem CETA oraz SMS-a, którego otrzymał dyrektor CETA od Powoda, a którego tenże dyrektor panu pozwanemu okazał, wynika, że istotnie Powód żądał zatrudnienia swojej żony na stanowisku dyrektorskim w Centrum Technologii Audiowizualnych. Dlatego też, ponieważ nie ma tutaj bezprawności, pan pozwany wskazywał, że powództwo powinno być oddalone. I rozpoznając tę sprawę, sąd przede wszystkim miał na względzie, że podstawą prawną żądań zgłoszonych przez Powoda stanowią przepisy artykułu 23 i 24, które pozwolę sobie zacytować dla przypomnienia. Artykuł 23 Kodeksu Cywilnego mówi, że dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazczca, i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.
A kolejny przepis, artykuł 24, wskazuje, że ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności, ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Tu są jeszcze dalsze treści, ale głównie nas te fragmenty tych cytowanych przepisów interesują. A zatem w sprawie o naruszenie dóbr osobistych sąd musi najpierw zbadać, czy istotnie doszło do naruszenia dóbr osobistych, a następnie, jeżeli do takiego naruszenia doszło, to żeby uwzględnić żądanie w tym zakresie, musi ustalić, czy naruszenie to miało charakter bezprawny. Przy czym fakt naruszenia dobra osobistego oczywiście musi wykazać powód, a w takiej sytuacji, kiedy powód wykaże, że doszło do naruszenia dobra osobistego, przepisy cytowane stwarzają domniemanie, że to naruszenie było bezprawne, z czym wiąże się z kolei obowiązek pozwanego wykazania w procesie cywilnym, że tej bezprawności nie było. Powód wskazywał, że jego dobre imię zostało naruszone przez pozwanego w wywiadzie, o którym już wcześniej wspominałam, 13 listopada 2013 roku, który pozwany udzielił w Gazecie Wrocławskiej, a tematem tego wywiadu była sprawa zwolnienia powoda właśnie z Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu. I tu pozwolę sobie zacytować ten interesujący nas w tej sprawie fragment na kolejny, i tutaj w kontekście tego na kolejny mail, żądanie zatrudnienia żony na stanowisku dyrektorskim otrzymał odmowę w ciągu kilkudziesięciu godzin. I tak właśnie wypowiedział się pan pozwany. I zgodzić się należy tutaj z powodem, że powyższa informacja, która wprost sugeruje nam nepotyzm powoda, czyli faworyzowanie członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk, i wskazuje, że powód w niczym nieuzasadniony sposób żądał, aby jego żona żeby jego żona otrzymała stanowisko dyrektorskie, niewątpliwie narusza dobre imię powoda, szczególnie jak już sam powód podkreślał, nie jest on osobą anonimową, a i również pan pozwany, który takiego wywiadu udzielił, również nie jest osobą nieznaną i niewiarygodną. A zatem sąd przyjął w mniejszej sprawie, że do naruszenia dobra osobistego powoda doszło właśnie w tym konkretnym fragmencie wywiadu, i należało w tej sytuacji ustalić, czy to naruszenie było bezprawne, czy było usprawiedliwione, co zwalniało mi pana pozwanego od odpowiedzialności. Ponieważ w świetle interpretacji tych cytowanych wcześniej przepisów artykułu 23 i 24 wskazałam już, że na panu pozwanym spoczywał obowiązek wykazania, że naruszenie to nie miało charakteru bezprawnego. Przy czym bezprawne naruszenie czci czy dobrego imienia wyłączyć może jedynie podawanie informacji prawdziwych, o ile sprawca działał w obronie uzasadnionego interesu. I pan pozwany w mniejszej sprawie bronił się tym, że oczywiście podał te informacje w obronie uzasadnionego interesu społecznego i z tym oczywiście należy się zgodzić. Natomiast clou tej sprawy i wydanego w sprawie rozstrzygnięcia stanowi, czy była to informacja w tych okolicznościach prawdziwa. I tutaj pan pozwany, zgodnie z artykułem 6 Kodeksu Cywilnego, powinien wykazać istotnie, że powód żądał od niego w wiadomości mailowej zatrudnienia żony na stanowisku dyrektorskim. I jak państwo słyszeli wyrok, który jednak uwzględnił żądanie, pan pozwany swojemu obowiązkowi dowodowemu nie sprostał. Pan pozwany wskazywał, że podstawą do tego, aby mógł uznać, że powód żądał od niego zatrudnienia żony na stanowisku dyrektorskim, była wiadomość mailowa wysłana przez powoda właśnie do pana pozwanego z 16 kwietnia 2013 roku i co należy przypomnieć, właśnie w wywiadzie o tej wiadomości pan pozwany mówił, a oprócz tego rozmowa telefoniczna z dyrektorem CETA
która miała miejsce przed wysłaniem tego maila, czyli 9 kwietnia 2013 roku, oraz SMS, który Powód wysłał do pana dyrektora CETA, a który to SMS został panu pozwanemu przez tegoż dyrektora okazany. Powód natomiast wskazywał, że problemem jego, podstawą jego interwencji było to nie, żeby zatrudnić jego żonę, bo ona istotnie od utworzenia i powstania CETA tam pracowała od 2009 roku, ale żeby żona Powoda mogła bezpośrednio pracować na stanowisku bezpośrednio podległym Powodowi. I może dla przypomnienia warto zacytować tą wiadomość mailową, która, co do której tak w zasadzie pan pozwany się wypowiedział, że w tej wiadomości mailowej Powód żądał od niego zatrudnienia żony. Ja dla przypomnienia również ją zacytuję. Drogi panie ministrze, zwracam się z prośbą o wydanie decyzji w bardzo ważnej dla mnie sprawie. Po okresie budowy jesteśmy w trakcie tworzenia nowej struktury organizacyjnej CETA, która będzie opisana w naszym regulaminie organizacyjnym. W moim obszarze zarządzania, czyli dyrektora artystycznego, konieczne jest stworzenie stanowiska koordynatora artystyczno-programowego, którego zadaniem będzie organizacja wszelkich prac twórczo-produkcyjnych, studia w praktyce, także mojego asystenta. Tak się składa, że tą funkcję w mojej opinii mogłaby pełnić dziś jedynie moja żona, Dorota Zgłowicka, z którą pracuję w studio od mojego przyjazdu do Wrocławia i która de facto pełni taką funkcję od samego początku. Praca w studio nie może być limitowana czasowo, często wymaga 12-14 godzin dziennie i trudno mi sobie wyobrazić inną osobę na tym stanowisku. Żona jest absolwentką ASP w Gdańsku, Wydział Rzeźby, kierunek Intermedia. Ukończyła szkołę w Rotterdamie, przez 6 lat pracowała zawodowo w Grecji. Jest twórcą krótkich filmów, za które zdobyła kilka nagród. Uwzględniając opisane powyżej okoliczności, czy akceptowałby pan minister sytuację bezpośredniej podległości służbowej w organizacji między mną a moją żoną? I z tego maila, zdaniem sądu, ewidentnie wynika, jakkolwiek by chciał pan pozwany interpretować tego maila, że problemem było nie zatrudnienie żony, co do zasady, ale zatrudnienie jej w bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy Powodem a stanowiskiem zajmowanym przez żonę. I tutaj też w aktach sprawy znajduje się odpowiedź pana pozwanego, która również jakby no nie świadczy o tym, że to miało być zatrudnienie co do zasady żony na stanowisku dyrektorskim, że to było problemem. Niestety nie. Sam pan walczył o likwidację niejasnych zależności i czystość w relacjach w samej CETA. Pomimo zaufania do pana, trzeba szukać rozwiązań nie budzących wątpliwości ani w samej instytucji, ani poza nią. I zdaniem sądu już to wystarczy i ta interpretacja, którą sąd tu przeprowadził oraz ustalone w stanie faktycznym okoliczności, że żona pana Powoda pracowała już w CETA od marca 2013 roku, a jeszcze przed wysłaniem tej wiadomości również na stanowisku koordynatora prac artystycznych, następnie już po tej całej sytuacji. Od maja 2013 roku na tym stanowisku była zatrudniona na okres próbny, a następnie od sierpnia 2013 roku na czas określony 1 roku, wskazuje, iż ten mail nie dotyczył żądania co do zasady zatrudnienia żony Powoda na stanowisku dyrektorskim, ale problemu zatrudnienia jej w bezpośredniej podległości służbowej, na co pan pozwany, który był wówczas ministrem kultury, takiej zgody nie wyraził. O tym, aby takie żądanie było kierowane do pana pozwanego zatrudnienia żony, i świadczy również ten SMS, na który pan pozwany się powołuje, a który został mu okazany przez pana dyrektora Roberta Banasika, a który brzmiał: Drogi Robercie, minister odmówił, rozumiem przepisy, ja niestety nie zaakceptuję fikcji tworzonej na potrzeby biurokracji. Po 3 latach tej tajemniczej niemożliwości realizacji prosto zdefiniowanego projektu kontrolowanego przez biurokrację jestem zmęczony. Jedynym rozwiązaniem jest moje wycofanie się z CETA. Weź to pod uwagę w rozmowach z BAFA. Pozdrowienia ZP.
Również zdaniem sądu ta SMS nie świadczy o tym, aby żądanie zatrudnienia żony na stanowisku dyrektorskim było przyczyną problemów pomiędzy powodem, a tak naprawdę dyrektorem CETA, w które pan pozwany został włączony, a następnie co do których wypowiedział się w tym wywiadzie z 13 listopada 2013 roku. Również wyjaśnienia świadka Roberta Banasika również nie świadczą o tym, że pan Powód wprost od dyrektora domagał się zatrudnienia żony na stanowisku dyrektorskim, bo sam świadek powiedział, że bezpośrednio takiej propozycji czy takiego żądania Powód nie zgłaszał, ale on fakt, że ma być to stanowisko dyrektorskie, wyinterpretował z zakresu obowiązków, jakie miała wypełnić pani Dorota Słowicka, żona pana Powoda. Natomiast chyba nie w tym ciężar gatunkowy tej wypowiedzi, która, jak sąd przyjął, naruszyła dobra osobiste Powoda, bo istotnie cały problem polegał na tym, że pan Powód chciał i stanowczo tego dochodził u dyrektora, żeby w tej strukturze nowo tworzonej regulaminu organizacyjnego stanowisko przewidziane na ten moment dla żony Powoda, koordynatora, znalazło się bezpośrednio pod dyrektorem artystycznym, którą tą funkcję pełnił Powód, a nie w innym miejscu w strukturze. Dlatego też sąd przyjął, że w świetle zgromadzonego materiału dowodowego i rozkładu ciężaru dowodu należało uznać, że wypowiedź pozwanego naruszyła dobre imię Powoda, które należy zakwalifikować do kategorii dóbr osobistych zgodnie z treścią artykułu 23 kodeksu cywilnego, a naruszenie to miało charakter bezprawny, a zatem na podstawie cytowanego już na wstępie przepisu artykułu 24 kodeksu cywilnego sąd orzekł jak w punkcie pierwszym wyroku, nakazując panu pozwanemu przeproszenie pana Powoda. I ten sposób przeproszenia, o którym sąd orzekł w wyroku, sąd przyjął za wystarczający, za taki, który w sposób zdecydowany rekompensuje to naruszenie, właściwy do naruszenia dobra osobistego Powoda doszło w Gazecie Wrocławskiej. Przeproszenie również się tam ma znaleźć, a treść tego przeproszenia, które sąd uwzględnił, jest wyważona. W pozwie była dalsza jeszcze część przeproszenia, która wskazywała, że w treści tego przeproszenia mają się znaleźć słowa Bogdan Zdrojewski, niniejszym składa wyrazy ubolewania z powodu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych Zbigniewa Rybczyńskiego i zobowiązuje się nie czynić tego w przyszłości. I w tym zakresie sąd to żądanie nakazania przeproszenia oddalił, przyjmując, że już ta pierwsza część uwzględniona wystarczy, aby zrekompensować dobra osobiste Powoda, a nic w okolicznościach mniejszej sprawy nie wskazuje, aby pan pozwany nadal zamierzał naruszać dobra osobiste Powoda w tym zakresie, jaki mamy w omawianej sprawie. Dlatego też sąd w punkcie drugim wyroku w części żądanie oddalił. W punkcie trzecim wyroku sąd zasądził koszty procesu na podstawie artykułu 100 Kodeksu Postępowania Cywilnego, przyjmując, że co do zasady pan Powód wygrał tą sprawę, sąd przyjął, że naruszono dobra osobiste, że naruszenie to było bezprawne i nakazał przeproszenie, a zatem wyłożył na pana pozwanego obowiązek zwrotu całości poniesionych przez Powoda kosztów, na które składała się opłata od pozwu, chociaż 600 zł koszty zastępstwa procesowego przewidziane pozew o ochronę dóbr osobistych w zakresie przeproszenia, czyli 360 zł wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję. Dyrektorów, jakichś urzędników i tak dalej. Po prostu trzeba walczyć o swoje i trzeba dochodzić swoich praw i wydaje mi się, że to jest naprawdę wspaniały dzień. Pokazuje, że sąd może być sprawiedliwy i wyrok jest
dla nas bardzo pozytywne. Sąd bardzo dobrze to wszystko, wydaje mi się, wyjaśnił i można zrozumieć wszystko. No i żeby tak dalej, żeby wszyscy po prostu zaczęli walczyć o swoje i przestańmy bać się polityków i ministrów. Ale właśnie Państwo otworzyliście tę gazetę i doszło do wniosku, że żądał. No tak, no to wiadomo, no przede wszystkim no to właśnie nasz prawnik mówi, no słuchajcie, no to jeżeli chcecie, to jest jakby no czysta sprawa, prawda? Bo jest jeden e-mail, który są słowa napisane i jest wypowiedź w gazecie, gdzie minister coś interpretuje czy nadinterpretowuje, prawda? Więc jakby no. Wierzyliśmy od samego początku, że to jest prosta sprawa, ale po roku walki z tym całym, no wiecie, z tym, no trudno to nazwać, prawda, ale po roku walki takiej z wiatrakami, można powiedzieć, no tak nie do końca wierzyliśmy, prawda, ale no, jest to, no powtórzę się znowu, no szczęśliwy dzień i cieszę się, że sprawiedliwości stało się zadość. Zastanawialiście się Państwo nad wyjazdem z Polski? Ale rzeczywiście, no my będziemy wyjeżdżać z Polski, tak. Dzisiejszy wyrok nie zmienił? Nie, dlatego że my mamy procesów rozpoczętych chyba z 5, prawda? Także to jest tylko, tak jak mówię, no mam nadzieję jeden taki kamyczek milowy, ale tych procesów jest kilka rozpoczęliśmy. Jest wielki proces, jeszcze nie rozpoczęty. Teraz właśnie chyba był wyznaczony termin na sierpień. Taki ogólny o zniesławienie, o wszystkie wypowiedzi pana ministra w gazetach i w radiach i w innych, we wszystkich mediach. Więc to jest duży proces, który będzie się toczył we Wrocławiu, przepraszam, w Warszawie. Wytoczyliśmy też proces w gazecie Wprost o artykuł, który ukazał się w październiku, czy bodajże w listopadzie 2013 roku. Też jest wyznaczony termin. I co jeszcze? I jeszcze proces przeciwko panu Banasiakowi, obecnemu dyrektorowi CETA, który był dzisiaj na sali. Jeszcze nie została wyznaczona data, także czekamy. Ale chcecie Państwo wyjść z Polski? No tak, no musimy, bo niestety to, no może ten wyrok jakby trochę coś zmieni, ale mąż, naprawdę jego imię zostało mocno nadszarpane i mnóstwo ludzi się odwróciło, nikt nie chce pomagać, dlatego że wszyscy się boją, tak jak mówię, boją się polityków, boją się mediów, boją się, że potracą dotacje i tak dalej. Są ludzie, którzy wspomagają i bardzo im za to dziękujemy, ale to są tacy naprawdę najbliżsi, którzy znają Rybczyńskiego, znają go od samego początku, razem z nim pracowali i wiedzą, co to jest za człowiek, a wiedzą, że jak za coś się zabiera, to się temu poświęca bez względu na warunki, na wypłaty czy na cokolwiek. Po prostu jeżeli ma coś zrobić, to on to zrobi. I to są ci ludzie, właśnie ci przyjaciele najbliżsi, którzy z nami zostali. Natomiast no, nie ma innej opcji, jak tylko jednak wyjazd z Polski. Bo kto teraz przeprosi Rybczyńskiego? No poza tym, że minister jest zmuszony do tego, żeby w gazecie, tak, jednej wrocławskiej, lokalnej, zaznaczmy, żeby przeprosić Rybczyńskiego za to. No ale czy cała Polska się o tym dowie? Czy ktoś więcej przeprosi Rybczyńskiego za to, co się wydarzyło? Nie. Także no, musimy liczyć tylko na siebie i zacząć nowe życie. Co pan sądzi o wyniku procesu? No wygląda na to, że państwo wygrali. Faktycznie wygraliśmy. Wydaje się, że wygraliśmy ten proces. Nawet nie wydaje się tak. Wygraliśmy. Sąd nieco zmodyfikował treść przeproszenia, no ale co do zasady uznał, że wypowiedź pana ministra była bezprawna i nieprawdziwa tak naprawdę. I o to tu w tym wszystkim chodziło. Czy te modyfikacje sądowe nie budzą jakichś większych zastrzeżeń? Nie, generalnie nie. No, sąd ma prawo do pewnej modyfikacji. Jakkolwiek idea jest zachowana, także nie sądzę, żebyśmy skarżyli wyrok w tej części, której sąd nie uwzględnił. Dziękujemy bardzo. Nasza telewizja śledzi tą sprawę w miarę od samego początku, przynajmniej tego sądowego. Wy jesteście
właśnie tymi przyjaciółmi, którzy od samego początku nas wspieracie. Dziękujemy bardzo, to bardzo miłe słowa i gratulujemy zwycięstwa w tym procesie. Dziękujemy również. Jak to będzie się miało do innych procesów, tych ważniejszych, jak myślisz? Nie wiem. Nie mam pojęcia, trudno mi powiedzieć, jestem jeszcze trochę w szoku. Ja powiem tak, nie wiem jak to będzie się miało do innych procesów, ale ja bym chciała, my byśmy chcieli z mężem, z naszym mecenasem Tomaszem Okieńczycem, żeby naprawdę, żeby to był taki początek walki znieważanych ludzi, pomawianych przez polityków, przez ministrów, przez różnych dyrektorów i tak dalej, czyli generalnie ludzi, którzy są na urzędach, którzy wysługują się swoim urzędem właśnie w celu załatwiania swoich prywatnych spraw, prawda? Więc no bądźmy dobrej myśli, że ludzie jakby słysząc ten wyrok i słysząc naszą, widząc naszą walkę roczną, tak? Roczną, bo rok walczymy, no, że wygraliśmy, że inni będą mieli też jakby taką siłę w sobie, żeby nie poddawać się i nie pozwalać na to, żeby nas nękali no, urzędnicy, prawda? Państwowi. No ja tu dodam, że w zasadzie walczycie o wolność sztuki dla wszystkich, zresztą to samo zapowiadacie na waszych stronach, które prowadzicie w tej sprawie. To nie jest tylko walka o wasz interes, ale o interes wszystkich. No dokładnie, no właśnie dlatego mówię, że to jest, mam nadzieję, że to jest taki będzie początek takiego większego ruchu, że jakby ten nasz przypadek, no przypadek męża, prawda, no ale akurat w tym procesie to ja też zostałam pomówiona, więc mówię, że nasz przypadek będzie takim no początkiem dla nas wszystkich, dla... No nie chcę tutaj wymieniać grup, prawda, społecznych, czy no wiesz o co chodzi. Chyba ty to najlepiej ująłeś, wiesz, ja jestem jeszcze w szoku i nie bardzo wiem co. Jeszcze jedną z ostatnich rzeczy powiem, tylko nie musisz potwierdzać ani zaprzeczać, to po prostu odnieść się do niej jak chcesz, bo to toczycie procesy. Ale ja to widzę tak, że ta sprawa jednak była przełomowa, chociaż drobna, bo ona po prostu udowodniła, że Bogdan Zdrojewski celowo oczerniał Zbigniewa Rybczyńskiego, twojego męża. Czy może nie potwierdzaj, bo możesz też mieć problemy, ale czy możesz temu, co powiedziałem, stanowczo zaprzeczyć? No wiesz, no my się z tym nie ukrywamy, my to ciągle mówimy, prawda, że to było celowe znieważanie, pomawianie człowieka, prawda? No i tak jak mówię, w tym wypadku rykoszetem też mi się to stało, nie? Więc no i my to ciągle powtarzamy, no bo... W momencie, kiedy Zdrojewski zaczął atakować, prawda, no bo to się wszystko zaczęło od jednego jakiegoś tam wywiadu, w momencie, kiedy zaczął atakować, no to mąż nie atakował go, on tylko odpowiadał na zarzuty, jakie pan minister stawiał, prawda, także no to, no myśmy zostali postawieni w takiej funkcji, że my musimy się teraz bronić, prawda, zamiast mówić o tym, że były te malwersacje, że zostały ukrywane i są ukrywane i dobra, toczą się jakieś tam sprawy, prawda? No ale dlaczego ci ludzie, którzy są odpowiedzialni, którzy są w protokołach napisani, którzy są wymienieni, dyrektor Robert Gawłowski, prawda, w protokole pokontrolnym jest wymieniony, że jest za wszystko odpowiedzialny w maju 2012 roku, no dlaczego taki człowiek nie jest pociągnięty do żadnej odpowiedzialności? A jest nagonka jakaś, nie wiadomo za co, po co, dlaczego na Rybczyńskiego, bo on to ujawnił. No przecież to jest ewidentne, prawda? Więc drodzy Państwo, to jest tak, żeby, tak jak mówię, no, tym procesikiem pokazujemy, że jest szansa na to, że się coś jednak zmieni, że ludzie, którzy są odpowiedzialni za, nie wiem, jakieś malwersacje, za jakieś po prostu przekręty, że jednak zostaną ukarani. A ci ludzie, którzy pomagają w tym takim, jakby kamuflowaniu, prawda, pewnych spraw, no bo ta nagonka taka medialna na Rybczyńskiego jest po to, żeby kamuflować tak naprawdę prawdziwe wydarzenia, tak? Więc no jest szansa, że coś jednak się zmieni, że te wszystkie brudy wyjdą na jaw i to, że Rybczyński to wszystko ujawnił, że zostanie może jeszcze za to no co najmniej przeproszony, prawda, że przez rok, no to jakby dalej się będzie toczył, no ale że przez rok był tak gnojony. No mamy nadzieję, że jest to kamyczek, który poruszy lawinę i trzymamy za was kciuki ze Zbyszkiem. Dziękujemy bardzo.